Hej, tutaj Delalak55, a to jest Need for Speed World. I następny samochód, który chcę wam zaprezentować dzisiaj, to jest Nissan GT-R Spec V. Tak wygląda jego malunek, tak wygląda ogólnie. Jest ze mną mój kolega ProDriver i przejdziemy z wyścig albo dwa. No to więc... Zaproszę, pojedziemy coś ciekawego. Coś bardziej autostrowego, albo... Nie, dobra, niech ten wyścig będzie prywatny. Zapraszamy. Chodzimy. Dobra, co mogę powiedzieć o tym samochodzie? Czekajcie. Mojego kolegi nie ma. Dobra, poczekajcie chwilę. Dobra, już jesteśmy. Mieliśmy malutkie komplikacje. Co mogę powiedzieć o tym samochodzie? Oprócz tego, że jest ładny, to przede wszystkim. Szczególnie ten malunek mi się podoba, który zrobiłem. To ma dość dobre przyspieszenie. Raczej słabe nitro, średni skręt, trochę się ślizga, szczerze mówiąc. No i maksymalna prędkość także całkiem, nie no, średnia. Raczej nie polecam wam tego samochodu na wyścigi, ale zobaczymy, jak to będzie. Oj, bez perfektu zacząłem, ale kłopot. Mój kolega jedzie w GTS-ie i zobaczymy, jak to będzie. Jak widać, całkiem nieźle sobie radzi ten samochód. Mój kolega jest dość dobrym kierowcą, więc mam małe wyzwanie. Jak widać, on ma GTS na stoku, więc samochody powinny być dość porównywalne. Ja nie mam swój samochód na stoku, więc wiadomo. Aj, wiedziałem, że przywalę w niego. No jak widać, samochód bardzo fajnie przyspiesza. Skręca też całkiem fajnie, choć właśnie trochę traci prędkości na na zakrętach. W sumie zaraz zobaczycie. Jak widać, nie ma doskonałego skrętu. Muszę sobie fotel obniżyć. Okej. Oła! Dobra, zobaczmy, jak tam nitro. Jak widać, nitro także słabe. Skąd ten samochód w ogóle mam? Był rozdawany za free na święta, chyba w zeszłym roku. W sensie nie w tym, nie 2012, tylko 2011. Był rozdawany za free, taka wersja dragowa. Więc widać. No i ta wersja dragowa, no oczywiście posiada dragowy skill. I ten specjalny szósty skill, także dragowy. No i w sumie wcześniej miałem VSPK na samych ultrasach i nie wiem, czemu tamtego sprzedałem. Tutaj na samych ultrasach, ale taki najlepszy, jakie się da. Dobra. Ej, kolega musi wyjść. Dobra, wyszedł. Teraz sobie pojedziemy jakiś bardziej autostradowy wyścig. Może być Heritage. Mam nadzieję, że dostał. Czy ja lubię ten samochód? W sensie, ten samochód mi się strasznie podoba. Ja ogólnie lubię bardzo Nissany. Dlatego tego Nissanie nie mogłem przeoczyć.
bardzo lubię ten samochód, choć mało nim jeżdżę w Need for Speed Worldzie. Ale właśnie po ostatnim moim malowaniu chyba częściej będę jeździł. W sumie nie jest taki słaby. Dobra, jeszcze jeden wyścig i przejdziemy do garażu. Jakie w nim mam zainstalowane części. Okej. Czyli teraz jest typowo autostradowa trasa. Choć będzie dość długa. Zobaczymy, jak to będzie. Jak widać, na autostradzie już zostawiam trochę GTS-a w tyle. I z dość dobrym skrętem, tym średnim skrętem. Mimo, nie, skręt jest taki całkiem, ale właśnie ten drift, dlatego mówię, że jest średni. Skręt jest dobry, ale się ślizga samochód strasznie. Wow. Okej. Jedziemy dalej. Znowu na miarę prostej drodze zostawiam GTS-a. Aj! Przepuszczam go, oczywiście. Zobaczymy na prostej. Która się właśnie zaczyna. No i na prostej, proszę bardzo, wyprzedzam spokojnie GTS-a. Próbuję jej największym kątem jechać, żeby nie tracić prędkości. Jest dużo trafików ostatnio na tej trasie. Gdzieś za sobą przyhamowałem. W sumie źle skręciłem trochę. Ale jak widać, na prostej drodze ładnie wyprzedzam. Ładnie może wyprzedzać tym samochodem. W sumie on jest stworzony właśnie dla tego typu tras. Z tym przyspieszeniem da się coś wygrać. Okej, jedziemy dalej. Trzymy właśnie GTS mnie na krętach dogania. No i drugi wyścig udało mi się wygrać. Tak jak mówiłem, to jest głównie autostradowy samochód. Więc raczej na proste drogi, głównie autostrady, nim da się wygrać. No i w sumie, czy w ogóle da się nim wygrać? No to tylko i wyłącznie proste drogi, a nigdzie indziej na krętych trasach nawet możecie sobie pomarzyć o wygranie. Na prostych jeszcze. Okej. Dobra. Wejdźmy sobie do garażu. Zobaczmy, jakie mam w nim części i skille. To skill workshop. Dobra, no tutaj o. Aero drag zwiększa jakieś tam optymalizację itp. na dragach. Za ten skill na kasę, za wyścigi. Nie wiem po co. Dwa razy większy pasek od perfekta i dobrego przełożenia biegu i większy wyrzut przy przełożeniu. Dobra. I jeszcze Performance Shop. Więc wygląda to tak. Niebieski silnik.
niebieskie skapsze dokładnia, zielona, niebieskie doładowanie, przykładnie zielona, zielone zawieszenie, czerwone i dwa razy, nie, czerwona ta, czerwone hamulce i te takie pomarańczowe, jakby kremowe oponki. I to chyba tyle. Więc możemy już się powoli żegnać. Mojego kolegi widzę, że tutaj nie ma już. Gdzieś tam chyba jest. Nie wiem gdzie. Dobra. Czekajcie, może się do niego przeteleportuję. Szybko. Musimy to razem jakoś skończyć. Ustaw się. To żegna was, Derolach 55. To był to była gra Need for Speed World i pokaz następnego mojego samochodu z klasy A, Nissana Spec V. Ze mną był Pro Driver. No i pora kończyć filmik. No to komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Do zobaczenia w następnym filmiku. Nara.